Witaj, muszki z tej strony Travel, w kolejnym odcinku z gry Kataklizmu. Ostatnim przechodziliśmy dwa pierwsze samouczki i mamy kolejny, zgaduję, że jeden z ostatnich, oby. I mamy tutaj dwie fale plus mamy samouczek gospodarka osiedlowa. Chodzi o to, że po prostu będzie w pewnym momencie taki coś, że będziemy mieć osiedle i... O nie. What falls can rise, Harold. We need to get this settlement working again. Okej, okay, fajnie. Możemy... Dobra. Twoje cytadele to serce osiedla. Nie może ona upaść. No to typowa baza. Potrzebują innych budynków. No to typowe... We shall need wood before all else. Okej, okay, zbieranie drewna. Tutaj. To ma być koło... tych zapewne drewna. Buduj tartaki niedaleko drzew, aby zapewnić. Okej. Okay. Czyli mamy tutaj pierwsze, mamy gromadzenie zasobów. To jest tartak tutaj? Tak. Czyli po prostu możemy... Constructing this will take a moment. Tak zrobić, za mało miejsca. Okej. Wszystkie budynki potrzebują wolnej drogi do cytadeli. Okej, czyli tak jak mogliśmy się spodziewać, że potrzebujemy tutaj drogi. Wydaje mi się, że powinniśmy zainwestować w schody. Takie proste. Dobra, i tutaj pokazuje, że za mało miejsca. Zbyt blisko innych burytów. Za mało miejsca. O, już jest. Okej. Okay. Się już buduję. Zgaduję, że jeszcze mamy dużo czasu, jeżeli chodzi o to, więc musimy się aż tak bardzo martwić. Okej. Okay. Tak, zbierajcie. Biedaki jedne. Okay. Fajnie. I teraz musimy im wybudować domy. Ech. A przynajmniej musimy im ścieżek. I nie mówcie, że możemy budować dom na domie. Tak to zrobię. Okej, okay, schemat. Czyli są schematy. Wiedziałem, że coś takiego będzie. Okej, okay, więc zróbmy tak, jak oni to zrobili. Rozbieranie budynków. Okej. Okay. Nie no, nie powiem, fajne jest to, że możemy budować budynek na budynku. To nigdy mnie nie wpadł na to. Okej. Okay. I macie piękne schody, dobra. Dosłownie już zrobiliśmy ten budynek z samouczka, więc... Nie mam nic innego. Low oxygen production. The air here, it's stale with mist. Okej, niska. No mamy zbyt dużo ludzi, musimy teraz wybudować to. Co to nam da? Okej. Czyli filtry muszą być ułożone w miarę wyżej. Należy umieścić wyżej. Okej, okay, ale... Jak wysoko oznacza wyżej? Że oznacza o tak wysoko? Musicie mieć... Trochę musi mieć odparcia. Okej. Okay. Pod dostatkiem. A możemy dać jeszcze jedno? Nice. I zgaduję, że musimy zbudować do was przejście. Okej, okay, w takim razie trzeba wybudować wielkie schody. Tak naprawdę...
mam inny. Za chwilę go zrozumiecie. Tylko czas na obliczenia, co nie jest najłatwiejszą rzeczą w życiu. Okej, okay, więc możemy zbudować o... Tak? Nie, musimy... Okej. Okay. Chyba nie musi być tutaj przed tym. Tylko mogą być schody. Tylko przydałoby się w dobrą stronę. Chyba już rozumiecie, o co chodzi, że będziemy tak powoli budować tak do góry. Będziemy korzystać z tych platform, żeby budować na nich schody. Ale... To zajmie. Geniusze potrzebują dużo czasu. Okej. Chyba są w miarę okej, te schody. Okej. Teraz mamy problem, bo tutaj potrzebujemy... Dobudujemy taką podstawkę. Boom. 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 Nice. Najbardziej bezpieczne schody, jakiekolwiek widziałem w życiu. Ale teraz musimy dobudować te rzeczy. Okej. I już. Niska produkcja, ten, no wiem o tym. Tylko możecie zacząć budować to? O, zaczęli budować. Nie powiem, znakomicie to wygląda. Okej, okay. Wygląda na to, że są w miarę porządku. Nie powiem, jeszcze chętnie bym wybudował im taki tutaj taki mostek, żeby po prostu szybciej przechodzili, ale nie wiem, czy to do nam szybciej. Zobaczymy, jak to będzie. Teraz mamy dużo drewna, więc to jest dla nas najważniejsze. These few shacks are but the start. We have more work to do. No tak, mamy więcej roboty, ale o co chodzi? But the day for us was nearly done. Okay. Ambush! They were waiting for sundown. Fight for your lives. Okay. Nie podoba mi się to, że teraz nas zaatakowali. Wiecie co? Zawsze można było się trochę wcześniej przygotować na to. Mamy kamień? Nie, nie mamy kamienia. Mamy drzwi? Chyba nie mamy drzwi. Okej. Okay. Możemy... Dlaczego ty... Nie wiem, dlaczego się to obracają. Dobra, spróbujmy o tak. Serio? Dobra, może o tak pójdzie? No... Obróć się dobrą stroną. No co to ma być? No... Wy chyba sobie jaja robicie. Okej, już. I tutaj dajemy sobie o to. I damy sobie o te rzeczy. A tutaj w sumie nawet jakieś takie prowizoryczne schody były. Okej. Mamy już schody.
I pierwsza część muru zakończona. Teraz czas na kolejną. Nie powiem, to może zająć trochę czasu. No przestańcie się obracać. Nie podoba mi się to, że się to ciągle obraca w stronę, której nie chcę, żeby było. Okej, może tak. Udało się. Dobra, dawajcie tutaj kolejne podpory. Przydałoby się wpuścić naszych bohaterów do środka. Mamy więcej jakichkolwiek obrońców. Nie powiem, by się przydali większa ilość jednostek. No serio. Dobra, może jeżeli obrócę to kilka razy, to może wtedy zrozumieją. Te małe to tak naprawdę nie mają znaczenia, więc nie będę ich obracać. Czas tutaj dobudować podstawy. Mamy jeszcze drewno, mamy jeszcze sporo. Przynajmniej schody się nie ruszają, to jest plus. Okej. Teraz musimy tylko budować schody z powrotem, dlatego że muszę jakoś wyjść stamtąd. Okej, wygląda na to, że w miarę jesteśmy przygotowani. Zablokowałem główne przejścia. Ty jesteś ucznikiem. On it. Okej, czekaj. Spacja. Miotacz. Good. Aha. Ty idziesz tu. I chyba więcej jednostek już nie mam. Możemy coś wyprodukować? Raczej nie. A wszyscy już jesteście. Szczerze powiem, trochę czuję się źle z tym, że mogę budować w tym momencie, dlatego że mogę z łatwością się przed nimi bronić. A one jak wchodzą na kontakt, to... Let's go, alright. Drewniany mur nie był aż taki dobry. Iris is under attack. Too many. This cannot be how it ends. No oby. Okej, i niby na czym to miało polegać? Rectora Elena, I've been wondering. What would we do if one of our Perlas got, I don't know, compromised? Would it be lost forever? That is a compelling question, little scholar. Our chroniclers say that in the Lost Reign, humans were able to fold the cloth of time itself for short periods. That way, even the most terrible mistakes could be undone. Of course, that Arte of the Pallido was lost in the Cataclismo. But with training, my little sage, I'm confident you will discover it again. Terrible mistakes undone? Aha. Kotwica czasu. Choć objawiło się w pamięci, Iris może teraz używać... Aha, czyli save'y. This is my only choice. To stop this. Dobra, nawet nie chciał mi się słuchać zbyt nie dialogu. Okej, sprawdźmy, co tutaj będzie. Have I... Did it work? Oby.
I can't believe it. I'm back. A few hours before the attack, it looks like. To dobrze. Może... This is too much. We fell here. No. I cannot let this moment pass. Another chance. Another choice. Okay. We should gather some stone before... Lady Iris, are you all right? I am fine. Stone, you say? Kamień? Kamień powiadasz? Mm-hmm. Okej. Okay. Wskaż, przejdź na wskazaną pozycję. Chodzi o to, że mamy wziąć jednostki. We will prevail. Okej. Okay. Powiem szczerze, tak bardzo starałem się. Tak bardzo się starałem, żeby ładnie ten mural, przybili się go w ciągu kilku sekund. Widać, że drewno nie jest najlepszym materiałem. Dlatego zawsze go używam za budowlami. Przydałoby się też mieć bramy. Wtedy łatwiej byłoby trochę to ogarnąć. These minerals. If we build a quarry here, it will gather stone for our walls. A możemy za to budować chałupę. But our territory doesn't reach that far. At least not yet. No, nie jest zbytnio. Rozszerzanie terytorium za pomocą latarni. Aha. Okej. Okay. Czyli teraz mamy kolejną mechanikę latarni. I to będzie się budowało. Okej, okay, w takim razie możecie wracać moją grupą. That's right. I spróbujmy wybudować tą latarnię. Wygląda, że ona się wybuduje, czy musimy tam być. I na razie to ja się cieszę z tego czegoś, co wybudowałem. Z tego monstrum. Nie powiem, później będę musiał sobie ogarnąć te schematy. Our territory now extends to the stone deposit. Let's start gathering. No. A mamy właśnie kamieniołom. Bo teraz się powinien pojawić. Jest kamieniołom. Boom. Dobra. Jak na razie czas nie leci, więc nie ma się czym martwić. Ale przyjdzie czas, kiedy trzeba będzie się trochę pomartwić. Jak to wygląda dziennie? Budynki zużywają w sumie. Jednostki też. Czyli to jest coś w rodzaju właśnie siły związane z budynkami. Też zapewne koszt. No, taki typowy tutaj base builder. I jest. Mamy wreszcie kamień. Now let's rebuild those walls. Yeah. Tak. Bo ostatnio padły jakby były z tekturą. Okej. Okay. O. I możemy niszczyć. Nice. Dobra. Eyes open. We will prevail. Więc tak. Ogólnie to chcemy. Jakbyście tutaj mogli odzyskać jakieś materiały. Oprócz tego, że to zniszczyliście, to czy nam to coś daje? Okej, okay, możemy w sumie pójść tutaj i spróbować to odzyskać. Okej, okay, więc tak, mamy bramy, przejście z łukiem. To może być dobre. Okej, okay, w takim razie spróbujemy. Próbujemy to zrobić w bardzo ciekawy sposób. Tylko musimy tutaj sobie platformę budować i zrobimy to na dwie bramy. Więc tak. Pierwsza brama tu. Druga brama tu. I możemy połączyć to łukami. Ale zrobimy taki
chytry myk. Bum, 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 bum. I... Okej, okay, nie można uzyskiwać tego. Więc spróbujemy zrobić o tak. I będzie to polegało na tym, że tutaj będą nasze jednostki. Jak się przebiją przez bramę, to możemy zawsze ich atakować, a jako, że będzie druga brama, no to wiecie, będą mieli problemy z tym. Więc tutaj dobudujmy sobie kolejny poziom, żeby trochę wzmocnić nasze budowle. Możemy tego odzyskać. A mamy... O, właśnie to mamy. Okej, okay, w takim razie w sumie mamy już większość rzeczy, które chcielibyśmy. Mury wewnętrzne też powinny być w miarę mocne. Nie powiem, zużyliśmy już dosyć dużo kamienia na raczej mniej znaczącą, mniej znaczący mur, ale potrzebujemy tego. Tak, potrzebujemy. To jest bardzo potrzebne nam. Tutaj mamy trochę tego, tego drewienka, więc sobie wykorzystamy tą strukturę, żeby już sobie wybudować tutaj przejścia. Okej. Przydałoby się jeszcze trochę więcej. No i teraz budujemy główne mierze z tego z drewna, żeby po prostu mieć te platformy. Tak, mamy... O, tylko jak to działa? To działa od... Nadal się zastanawiam, jak to dokładnie działa. Okej, okay, na razie tyle możemy dać. Wydaje mi się, że ta brama jest taktycznie zrobiona. Więc czas na kolejną. Zrobimy ją w sumie w podobny sposób. Więc najpierw takie elementy. Okay. Those filthy horrors won't reach us so easily now. Oby. Do not be so sure. Night arrives, and our rebuilding efforts have attracted them. Take positions. Okej, okay, mamy taki problem. Kończy nam się kamień. A, mamy jeszcze tutaj dziurę. Więc... Wydaje mi się, że będziemy musieli sobie poniszczyć trochę chyba budynków z kamienia, żeby trochę odzyskać go. Nie wiem, jak to dokładnie działa. Czy to po prostu... A, to później nam wraca, ok, czyli to nie ma takiego limitu. Ok, w takim razie... Już prawie nadeszła. Dawajcie nam kamień. Dobra, skąd nas atakują? Zaatakuje ci nas stąd. Okay. Czyli dobrze, że poszedłem tutaj eksplorować. Bo potrzebujemy tych zapasów. Yes. I możemy dalej budować. Ok, w takim razie, jeżeli tutaj mamy o coś takiego, to jeszcze jest jedna opcja. Żebyśmy wykorzystali oto. Dzięki temu będziemy mogli postawić więcej rzeczy.
Okej, chciałem tylko to usunąć. Zamienić to w te. Ten rodzaj. Okej, wzmacniamy. Mamy w miarę dobrą obronę tego miejsca. Tutaj trzeba będzie też się zająć tym ewidentnie. Mamy banner. Gdzie by go dać, żeby było przejście? Możemy go dać w sumie gdzieś tutaj. Czy może być on wyżej właśnie? Żeby wybudować sobie tutaj taki, wiecie, zrobimy sobie takie podwyższenie. Pytanie, czy banner będzie brał to wieżę. Okej. Tutaj też możemy sobie to wybudować. I w głównej mierze to i tak tutaj nie będą stać na przodzie. Więc na razie weźmiemy to i zrobimy to samo co przy ostatnim. Czyli bum bum. I dzięki temu też, że to wykorzystujemy, to po prostu możemy trochę wydłużyć nasze budowle. Okej. Tutaj zbytnio już nie zrobimy oraz nie mamy zbytnio tego. Dobra, więc ewidentnie resztę kamienia damy tutaj, jak zwykle. Żebyśmy po prostu mieli jakieś zabezpieczenia. A resztę założymy po prostu dechy. Bo to nie jest coś takiego, że... Ja wiem, że przez to będą atakować, ale po prostu nie mamy nigdzie indziej materiałów na to. Okej. Mamy schody, więc możemy już postawić jednostkę, tylko że jest taki problem, że I've got this. Wydaje mi się, że musimy też mieć tutaj przynajmniej jedną jednostkę. Yeah, doing it. Okej, więc wydaje mi się, że to jest wszystko, co możemy na razie zrobić. Mamy tutaj taką, że tak powiem, łapkę na tych. Możemy z góry strzelać, oni będą tam strasznie zgromadzeni. W głównej mierze wydaje mi się, że tutaj to zadziała, dlatego że tam mamy łucznika, który może nam pomóc. A tutaj to... Nie wiem, jak to pójdzie. Ten kamień by się przydał właśnie przed tym, jak jeszcze przejdzie, to my po prostu tutaj wzmocnimy te zabezpieczenia. Potrzebujemy go. W sumie też by się tutaj przydało po prostu dać ten baner. No więc oby pracowali wieśniacy, kiedy będzie atak, bo wiecie, bo wtedy będziemy mogli trochę wykorzystać tego. Podoba mi się, że w tej grze, że mamy taki w miarę... dają możliwość w miarę rozbudowania, że to jest taki... budowanie podstaw. Trochę jest denerwujące, ale z drugiej strony możemy korzystać ze schematów, więc ja na pewno je sobie między odcinkami porobię, żeby przyspieszyć te rzeczy. Dobra, mamy 32 kamienia i więcej chyba już nie dostaniemy. Więc ile to jest, nas kosztuje? 12, okej. Dobra, damy ten jeden banner. A resztę kamienia my zużyjemy oczywiście na...
tutaj wzmacnianiu naszego moru. I nie mam już nic więcej. Okej. Więc to jest nasz mur. Na wszelki wypadek, gdyby nas chcieli zaatakować, coś tam mamy. Okej. Mamy trzech ludzi przeciwko wielkiej hordzie. Co może pójść źle? Wszystko. Okej. A w sumie... w sumie oni atakują z tej strony tylko. Where to? I'm on it. Huh? Good. Przewidziałem wasze myślenie, ale jest taki problem. Część przeszła w miejsce, gdzie nie chciałem, żebyście przechodzili. A przynajmniej łucznicy trochę nas biorą. Masks on. Okej, już nie się zajął. But this was only a bite at our ankles. They're testing us. Oby. You have no idea, Hogardin. Prepare for more conflict. Okej. Kiedy przetrwasz pierwszą noc, koszmary będą już wiedzieć, gdzie jesteś. Za dnia nie są one szczególnie aktywne. Dobrze obserwuj mury. Okej. Hiding won't be enough to survive the night. We have to put up a fight. Okej, możemy więcej jednostek. Okej. To jest chyba garnizon. Nie przeczytałem, co to jest. Okej. Koszary, o. Dobra. Ogólnie mi się podoba to, co zrobiłem i że to działa. Okej, gdzie jest ten budynek? Okej, buduj się. Potrzebujemy was jak najszybciej. Potrzebujemy koszary. Okej, więc tak, was przeszłem tutaj. Yes. Wydaje mi się, że przez to mogą przechodzić, ale nie mogą stać. Co to jest najbardziej denerwujące w tym. Okej, jak ty zeszłaś? A, schodami. Można było się spodziewać. Radowajcie kamienia, bo potrzebujemy go. No, w takim razie nasza budowla spełnia to, co miała spełniać. Jedyny problem jest to, że oni potrafią wchodzić pomiędzy, a nie mamy tych nauczonych drągów. Okej. Pytanie jest, czy... Możemy. Okej, więc tak. Dobra. Czyli możemy robić w miarę prosto to. I chodzi o to, że chcemy wybudować kolejne to. Ale szybko się zbudowało. No raczej w miarę szybko się to buduje. Dobra, potrzebujemy tlenu. I jak niby... Wybierz koszary, następnie kliknij. Dobra, chcę wybrać, tylko że jestem w trybie budowania. O, jest, okej. Dobra. Intensywne zwiększa szkolenie. A, czyli że to jest ulepszenie jednostek, okej. Więc w miarę potrzebujemy tyle. I możemy dać jeszcze intensywne szkolenie. Okej. Dźwięk tego może być trochę denerwujący, okej. Wyszkol dwóch miotaczy. O, to jest jeden z tych momentów, kiedy możemy wykorzystać samouczek. Mówi wyszkol dwóch miotaczy, ale w międzyczasie możemy wyszkolić coś innego. Pamiętam co raz w takiej jednej grze... W jednej grze było coś takiego, że o, tam masz coś zrobić i w międzyczasie mogłeś sobie nabić tam rzeczy. Okej. Więc czas tutaj rozpocząć budowę. I tak. Not enough stone.
Okej. W głównym mierze chcę się tutaj bronić, dlatego że się boję, że coś tędy przejdzie. Zwiększ swój... Okej. Okay. Okej. Okay. Czyli Cytadela też ma coś. Okej. Okay. Cię wytworzyła jednostka? O. A solid plan. Trochę mnie denerwuje to, że jak to jest zrobione, dlatego że się respią tutaj, a nie widać aż tak bardzo, by się respiły. Można ulepszać budynki, jeszcze nie. No, jeszcze nie można ulepszać. Mamy trochę tego? Mamy 8 na minutę. Na razie nie jest jakoś mega potrzebne. Przydałoby się łucznik, ponieważ tutaj trochę wysyłają tych jednostek. Post me high. Right away. A w międzyczasie, no, czekamy sobie chwilę. Badanie ukończone. Zgaduję, że to nam ukończyło się. 15 jednostek możemy już wyprodukować. Dobra. Wydaje mi się, że się przydało jeszcze trochę łuczników wyprodukować, a później będziemy czekać na drewno. 61 na minutę, czyli dosłownie minutę musimy poczekać. Okej. Okej, mamy tutaj już to. Tutaj sobie teraz gromadzę. Not enough stone. No nie mamy kamienia, szkoda. Ciekawe dlaczego nie mamy go. Okej. Czyli tutaj będą ci, to by się przydało trochę porobić. O, masz raz. Jest tutaj to, co chcę, tylko że akurat nie mam odblokowanego tego. Yes. Okej. Łucznika też tutaj damy w sumie. Aż tak bardzo miotacze nie są według mnie OP. Mogliby być OP od tutaj, ale tak to ogólnie nie są. Jeżeli się przebiją przez, w ogóle przez mur... Dobra, jeżeli odblokowalibyśmy sobie tą czwórkę o tutaj, to można byłoby nad tym wybudować. Więc... że tak powiem, jest w miarę... Okej. Okej. Jest tak. The pallido shines. Where to? On it. What? Yeah. Okej, wysyłamy tak jednostki. Buduje nam się miotacz, bo miotacza bym chciał. No, wysyłamy pojedynczo. Więc to nie jest aż tak źle. Okej, tutaj nasz... O, masz los. Tutaj nasz ten mur jest w miarę... w miarę... spoko. Nie wydaje mi się, żeby nas zaatakowali, bo tutaj jest samouczek, jeszcze mamy jedną falę. Okej, już jest miotacz. No, ulepszyliśmy nasze jednostki. Mamy jeszcze tutaj, możemy wysłać o tutaj. Okej. No wreszcie, no chciałem to wybudować, tylko nie pozwalali. Podoba mi się, jak tutaj zaspamowali to. Tak, tylko że teraz trochę drewna nie mamy. To jest największy problem. Przynajmniej nie mamy takiego problemu, że musimy czekać, jak jakiś gość ma przyjść i nam tutaj wszystko porobić, tylko możemy, tak wiecie, w miarę w porządku to zrobić. No, nie mamy zbytnio zasobów. Ile kolce kosztują? 15, wow, no to dosyć drogie są. To nie jest zbalansowane, nie, co to jest. Good. Okay. Those spikes will be useful. What else could we do to better our odds? We shouldn't neglect the surrounding wilds. There's always useful salvage to be found out there. Okej, teraz jest pytanie, bo wybudowałem to coś. Ale nie do końca. Czy jest? Pokazuje. O, pokazuje, ile tutaj trzeba. Okej, musimy trochę pozbierać. Okej. Z
co tam mamy? Obronić cytadelę za wszelką cenę. Czy czas już leci? Tak, bo zebraliśmy już tamte rzeczy. A nie, jeszcze. No na... Nie sądzę, żeby jeszcze był blisko. Dobra, potrzebujemy po prostu więcej trochę tlenu, ponieważ nam brakuje. Szczerze powiem, chciałbym mieć trochę drewna. Drewno by się przydało. Jest tutaj drewno? Raczej nie. Ale kamień nie mamy. O, możemy użyć do różnych rzeczy, ale wydaje mi się, że to nie jest taka misja, kiedy powinniśmy aż tak bardzo tego zużywać. To jest, czy może moglibyśmy to zniszczyć, wtedy coś byśmy z tego mieli. Mało prawdopodobne. Dobra, musimy poczekać na te 108 drewna. I to powinno nam w miarę dać trochę tych powietrza, ponieważ brakuje nam. No, jednostki trochę zaczęły zużywać. A, powietrze zebraliśmy, okej. Temat. Boom. No, możemy to przyspieszyć? Okej, możemy. Get ready to battle. Take positions. Wydaje mi się, że mamy wystarczająco dużo jednostek, żeby przeciwstawić się tamtym. No jeżeli będą wchodzić na te kolczatki, no to nic raczej na mnie nie... Że tak powiem, z łatwością po prostu na mnie. Budynek ukończony. A, wyższe. Wow! Nie spodziewałem się, że jesteśmy atakowani. Kto by się spodziewał? Ja mogę sprawdzić, ile to ma. Powiem, atakują tylko to i... A, jeszcze atakują to. Exhausted. Yet. We won. Yay! But that Arte... This folding of time, I feel... Lady Iris! Take her, quickly! Wiesz, bo gdyby miała tą pozycję upadku Petera Griffina. Okej. Okay. Czyli mamy taki... Pierwszy samuszek związany z tą gospodarką osiedla. Śmiesznie to brzmi. I w sumie niedługo powinniśmy mieć pierwszy... coś... Okej. You fell unconscious after defending the forest garrison. Iris, who is coming? So she told them what she saw. A dream. Or a prophecy. Your Perdla. You are attuned to the Palido in a way none of us are. Your vision is not to be ignored. The horrors will get worse. Perhaps it is time, Rectora. That we sought once again the Alta Pearl? The Alta Pearl? Don't talk of that poison chalice! It is what the girl saw. Fabled to be the primal source of the Palido. A way to stop the horrors. It lies buried with our ancestors. Even those of the Lost Reign could not master such a thing. There is a risk, yes. But... Rectora, if this... Alta Pearl gives us a chance to undo the Cataclysmo. We should seek it. Iris, I know you're not like the rest of us. But every expedition for the Alta Pearl has... They do not come back. I saw it. It is... calling me. Your scholar is right. I have to go. We better prepare our troops. Let's not be hasty. It's the best chance we have. Death sentence. Enough! I've made a decision.
It will be Iris's duty to travel through the old lands as our new expedition overseer. You will reach the Sea of Mist, and you will travel beyond it, beneath it, in search of the Alta Pearl. Iris, please be careful. Whatever you find out there, promise me you'll return. I will. The order avails. Okej, okay, już? Czyli mamy teraz tutaj pokazanego głównego antagonistę, mamy misję do wykonania. Widzę tą mapę i w sumie mamy mało misji, więc może coś będzie o tym. Znaczy się, w głównej mierze to jest wczesny dostęp i oni piszą, że kampania nie jest dokończona, więc nie wiem dokładnie na czym polega ich niedokończenie tej kampanii. Możliwe, że przez to, że jest krótka. Może coś będą dalej rozwijać, ale to zobaczymy. We need to found a settlement to gather ourselves. From there, we can push out. Mhm. Czyli mamy kolejną, oby prawdziwą misję. To jest już prawdziwa misja, powiedzcie. Tak, misja prawdziwa, jej. Okej, okay. I mamy tutaj mechanikę oczywiście umiejętności, więc można tutaj w różny sposób, właśnie wykorzystywać to. Co tutaj mamy? Tutaj obrona kwatery głównej. Generuj pole o obrażeń raniące, czyli to jeżeli się nam nie powiedzie trochę. Iris automatycznie teleportuje się do Cytadeli, kiedy jej zdrowie spadnie do niebezpiecznego poziomu. Zgaduję, że to jest ważne. Umiejętności łuczników. Strzał Menela. Menela Osa. Uszczycy wypuszczają kilka strzał naraz, rozprężając wysokie obrażenia między wiele koszmarów. No, to jest nawet dobre. Miotacza kula prochowa. Zadaj średnie obrażenia. To jest dobre. Masz zaawansowane elementy kamienne. O, i mamy smołę. Nice. To się przyda do mojej taktyki. Okej, strzałki palido. Atak obszarowy. O, to może się przydać. Uderzenie palido. Zadaje wysokie obrażenie pojedynczemu. Pojedyncze uderzenie na dużym obszarze. Burza. Dobra. Więc mamy to, co mnie bardzo interesuje, ale wydaje mi się, że nie jest nam aż tak bardzo potrzebne na ten moment. Może w przyszłości. Wydaje mi się, że pójście w nią byłoby dobrze. Cytadela. Zastanawiam się, co z tą cytadelą. To jest najlepsze, ale to jakoś nie czuję. Dobra. Więc musimy przytrzymać. Podoba mi się, że przytrzymanie jest. Okej, okay. I w takim razie mamy już to wykorzystane. Zobaczmy sobie w takim razie, co jeszcze tam mam. Przeczytajmy sobie na temat tej misji, co to ma być. Więc trzy fale, upoluj gniazda roju. Cele dodatkowe, zniszcz gniazda roju, powiem dobrobyt do swojego osiedla. Na przyczółek, okej. Okay. O, może być dobry. Możemy sobie zmienić? O, może, że można sobie zmienić w trakcie, czyli czy samoczek mogę sobie zmieniać? Czyli dobra. Czyli można tutaj nawet w miarę sobie to porobić. Czyli sobie to porobić, kiedy jest na początku. Wydaje mi się, że mogliśmy sobie zrobić samouczki na ekstremalnym, dlatego że przynajmniej coś było. Ale to byłoby wszystko na ten odcinek. Dobrze, że nagrałem kolejny odcinek z tego. Ale w kolejnym się zajmiemy tym. Będziemy mieć pogranicze grozy, to jest czwarty poziom, to jest na górze. Dobra, więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Z wami Travel. No to cześć!